Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć trochę o duszy i o jednorożcach. I możecie zapytać, co ma wspólnego dusza z jednorożcami? I to będzie bardzo dobre pytanie. Spróbujemy na nie odpowiedzieć, sięgając się do książki J.P. Morlanda Scjentyzm i sekularyzm. Jak reagować na niebezpieczną ideologię? Otóż autor zauważa, że w mediach często pojawia się taki arbitralny podział na wiedzę naukową i wiarę. W duszę można zatem tylko wierzyć i nie jest ona elementem wiedzy. Istnieje bowiem przekonanie reprezentowane przez wiele osób, że nie ma na to, że na jej istnienie po prostu nie ma dowodów. Prawdopodobnie duszę należałoby umieścić w tej samej kategorii co jednorożce. Możesz wierzyć w jednorożca, jeśli chcesz, dlatego że ktoś ci o nim opowiedział. Możesz w niego wierzyć, dlatego że chcesz, żeby taka istota istniała. Natomiast nigdy nie widziałeś jednorożca, nigdy nie słyszałeś jednorożca, nigdy nie dotykałeś jednorożca. I dlatego tak naprawdę dotyczących go faktów nie można zaliczyć do wiedzy. Tego rodzaju wiara jest bliska literaturze fantasy, a nie wiedzy i nie da się jej uzasadnić. Mało tego. Są również takie stanowiska, że postęp w neurobiologii czy kognitywistyce wręcz dowodzi, że czegoś takiego jak dusza nie ma. Naukowcy wskazują bowiem, że nie musimy postulować istnienia bytów, takich jak dusza czy umysł, aby wyjaśnić życie i świadomość. Po prostu już odkryliśmy tyle cech naszego mózgu i zachowania, że nie potrzebujemy wyjaśniać tego istnieniem duszy. Czy zatem dusza tylko jest naszym wymysłem? Czy można ją włożyć do jednego worka razem z jednorożcami? Otóż J.P. Morland uważa, że nie można sprowadzić człowieka tylko do materii, do naszych ciał, mózgów i tych procesów chemicznych, które zachodzą w naszych organizmach. Nauki ścisłe, choć tak ważne, nie dostarczają jako jedyne wiedzy o człowieku. Rozważania filozoficzne są równie ważne. Weźmy na przykład cierpienie. Doskonale wiemy, że może być ono wynikiem takiego czystego fizycznego doznania, ale wiemy też doskonale, że może być ono wynikiem naszej refleksji, naszej wewnętrznej refleksji, naszych przemyśleń, które bardzo trudno zredukować jedynie do czysto fizycznych zmian w naszych mózgach spowodowanych przez zewnętrzne bodźce. Zdaniem Morlanda kwestie dotyczące umysłu, czym jest myśl, uczucie, przekonanie, są w zasadzie kwestiami zdroworozsądkowymi i filozoficznymi, dla których odkrycia naukowe okazują się w dużej mierze mało istotne. Nauka jest pomocna w udzielaniu odpowiedzi na te pytania, na pytania o to, jakie czynniki mózgu i w ciele blokują na przykład stany mentalne lub powodują ich powstanie, ale w dużej mierze nauki przyrodnicze milczą na temat natury tych stanów. Czy nauki ścisłe odpowiedzą nam na przykład na pytanie, czym jest cierpienie i jak sobie z nim radzić? Obawiam się, że jak naukowcy podejmą się tego typu zadania, to bez odwołania do filozofii, te odpowiedzi będą mało satysfakcjonujące. Oczywiście więcej argumentów za tym, że czysty materializm jest błędnym światopoglądem, znajdziecie w książce J.P. Morlanda Scjentyzm i sekularyzm. Link oczywiście w opisie tego filmu, a już za tydzień opowiem Wam trochę więcej o duszy, dlatego że będzie nowa książka J.P. Morlanda. Dusza, skąd wiemy, że istnieje i dlaczego to ma znaczenie. A o książkach, duszy i jednorożcach opowiadała Małgorzata Matej.